Cześć kochani, witam was w dzisiejszym odcinku na naszym kanale, czyli w odcinku Q&A z Natką. Q&A ze mną. Mam nadzieję, że dowiecie się ciekawych, fajnych rzeczy. Zadałam wam pytanie na Instagramie. Zadałam wam ostatnio pytanie na Instagramie, czego chcecie się jeszcze dowiedzieć, bo w sumie już tyle różnych rzeczy mówiłyśmy na tym kanale, już było tyle różnych faktów, Q&A, szczegółów, tagów, że myślę, że już naprawdę wiecie o nas prawie wszystko, ale znalazłam jeszcze trochę ciekawych pytań. Także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. Pierwsze pytanie. Jaki byś wybrała sport, jeżeli mogłabyś w nim dużo osiągnąć? Wydaje mi się, że byłaby to jazda konna. Jeżeli ktoś by mnie zapewnił, że dużo w tym osiągnę, czyli będę umiała i skakać i tak dalej, to jazda konna. Czy przeszkadza ci w niektórych czynnościach leworęczność? Bo mi nie. Pozdrawiam, kochana. Ja też pozdrawiam. Mi również nie. Jakby ja w ogóle nie zauważam tego, że jestem leworęczna. Dobra, nie, sorry. Jednak jest jedna rzecz, która mi przeszkadza. Ścieram długopis. Zawsze jak coś piszę, to potem mam całą rękę umazaną, bo zwyczajnie piszę i ścieram to jednocześnie. Także to chyba jedyna rzecz. Co myślisz o osobach, które hejtują ludzi w internecie? Nie rozumiem tego. W sensie naprawdę, słuchajcie, konstruktywna krytyka zawsze jest okej. Jakby nie można się obrażać o konstruktywną krytykę, czyli taką, która wyraża twoją opinię, ale nie obraża danej osoby. Ale jak ktoś pisze, jesteś brzydki, masz brzydki głos, Boże, jak ona wygląda. Ja, słuchajcie, mi się robi tak przykro, jak ja to widzę. Ja nie rozumiem czegoś takiego, nie rozumiem takich ludzi, nie rozumiem hejtu. Wolę, wiecie co, wolę szerzyć dobro i wolę pisać same dobre rzeczy, a jeżeli coś mi się nie podoba, to po prostu omijam to. A, nie rozumiem, nie rozumiem. Jaki jest twój ulubiony artysta? Tych artystów jest tak dużo. Na pewno wiecie, że Sia to jest jakby jeden z moich ulubionych głosów. Lubię Shona Mendesa bardzo. Ale wiecie co, no tych artystów jest mnóstwo wspaniałych, których ja uwielbiam. Bardzo lubię Demi Lovato, bardzo. Uważam, że jest niezwykła i ma przepiękny głos i niesamowity talent. Ale no naprawdę, tych artystów jest tak dużo, aktorów, muzyków. Ciężko byłoby mi wymienić, naprawdę ciężko, bo jest ich za dużo. Ja uwielbiam ludzi, którzy po prostu są twórczy. Czy będziesz miała wspólny pokój z Julką? Pozdrawiam cię, Plutko. Też pozdrawiam, buziaki. Słuchajcie, nie, jakby będziemy mieszkać razem, będziemy miały wspólne mieszkanie, ale każda ma swój pokój oddzielny. Jakby ja uważam, że każdy musi mieć jednak taką swoją przestrzeń. Wiecie, o co chodzi. Masz chłopaka? I teraz powinniśmy wstawić takie, wiecie, i łzy. Nie mam. Szybkie strzały. Lody versus lizaki, pies versus kot. Lody versus lizaki, lody, pies versus kot, kot. Chcecie mieć dzieci? Pozdrawiam, Klaudia. Klaudia, też ciebie pozdrawiam. Na pewno kiedyś, jeszcze nie wiem kiedy, w ogóle o tym nie myślę w tym momencie, ale na pewno kiedyś tak. Mam nadzieję, że będę miała chłopca i dziewczynę. Do Gefi zwracasz się, Karolina? Nie, Gefi. Naprawdę chyba kilka razy zdarzyło mi się powiedzieć do Gefi Karolina. To aż takie dziwne. To od razu mam wrażenie, jakby było coś nie tak, więc jakby to musi być Gefi. Czy blond to twój naturalny kolor włosów? Tak, ja zawsze byłam blondynką, ale ciemniejszą. Jak widzicie teraz mój odrost tutaj przy głowie, to taki blond miałam naturalnie. Więc blondynka, ale ciemna. Co będziesz robić po rozpadnięciu się zespołu My 3? Zobaczycie. Czy jako dziecko czułaś się dobrze? Ja miałam bardzo różne momenty. Jak byłam w podstawówce, jak dopiero zaczęłam się uczyć, to nie, do trzeciej klasy moje oceny były kiepskie. Byłam raczej kiepską uczennicą. A potem ja nie wiem w ogóle, co się stało, jak już byłam chyba w piątej klasie, to nagle stwierdziłam, że nauka jest super i byłam totalnym kujonem i miałam średnią 5,9, stypendium i tak trwało to do trzeciej gimnazjum, no i w pierwszej liceum już tak. No niestety. Ale maturę zdałam dobrze. Twoja pierwsza, najlepsza przyjaciółka? Ala. Ala jest moją kuzynką w ogóle. My się, słuchajcie, urodziłyśmy dosłownie miesiąc po sobie. Ona 28 października, ja 28 listopada. I Ala to jest moja najlepsza przyjaciółka, taka od dziecka. Mieszkałyśmy w ogóle w jednym domu przez 10 lat. I pomimo wszystkich zmian, tego, że ja się wyprowadziłam i tak dalej, dalej jesteśmy przyjaciółkami, uwielbiam ją i kocham całym sercem. Chcecie już wakacje? Pozdrawiam i przysyłam buziaczki. Ja też przysyłam buziaczki. Tak, ja słuchajcie, w ogóle ostatnio non-stop oglądam zdjęcia
wakacji i ja już nie mogę, słuchajcie, moje serce się łamie, ja chcę wakacje, ja chcę lato, ja chcę, żeby znowu było pięknie i potrzebuję tego, autentycznie, ja potrzebuję słońca, potrzebuję wody. Ile masz wzrostu? 1,65 m. Jak mają na imię twoi rodzice? Asia i Krzysiu. Czy chciałabyś kontynuować występowanie w TV, czy raczej inny zawód? Ja w ogóle mam strasznie otwartą głowę na marzenia i tych marzeń mam mnóstwo, autentycznie. Oczywiście, że chciałabym robić coś w telewizji, bardzo chciałabym iść też w stronę aktorską, oczywiście muzyka, no to uwielbiam. Ale na przykład ja też marzę o dubbingu, różne rzeczy. Ja naprawdę w ogóle moim kolejnym marzeniem jest to, żeby kiedyś podłożyć głos jakiejś księżniczce z Disneya. Ja, słuchajcie, to by było piękne. Jak masz na trzecie imię? Uwaga! Faustyna. Najdalsze miejsce twoich podróży. Afryka! O nie, moja noga, tak źle usiadłam. Kojarzycie to uczucie mrówek w nodze? Mam go teraz. Straszne. Kiedy zdajecie prawo jazdy? Kolejne pytanie! Chciałabyś spróbować czegoś nowego? Jak tak, to czego? Ostatnio zajęłam się robieniem nowej rzeczy. Kompletnie innej, z kompletnie innej dziedziny. Jeszcze nie mogę wam zdradzić, ale jest to coś super. Jest to coś, czym zajmuję się od pół roku i no nie mogę się doczekać, jak już wam powiem, ale to jeszcze nie ten moment. Czy lubisz Warszawę i dlaczego właśnie tam będziecie mieszkać? Ja zwyczajnie lubię duże miasta i akurat Warszawa naprawdę bardzo mi się podoba. Uwielbiam to miasto, zawsze jak tam wjeżdżam, czuję taką dobrą atmosferę. Mam tam też mnóstwo znajomych, także no ja lubię to miasto. Kto by się odważył skoczyć ze spadochronu? Na pewno nie ja. Czy rodzice Natki zauważyli, że podczas przygody z Myczy zmienił się jej głos na doroślejszy? Tak, no właśnie mi o tym mówili. I że mówię niżej, i że śpiewam niżej, i doroślej? Doroślej? Chyba tak się mówi. No ale to normalne, bo akurat ja, powiedzmy, przyszłam taką mini mutację. Jak weszłam do zespołu Myczy, miałam 16 lat i naprawdę mówiłam tak, a teraz trochę się to zmieniło. No i to na tyle, kochani. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego Q&A. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się jeszcze więcej nowych rzeczy o mnie. Bardzo dziękuję wam też za wszystkie pytanka, które zadaliście na moim Instagramie i chciałabym też od razu was zaprosić na tego Instagrama Natalia Klewicz oraz na Instagrama Myczy oficjalnie. No co, dziękuję bardzo i do zobaczenia w następnym odcinku. Zapraszamy do zasubskrybowania tego kanału, polubienia filmu. A jeżeli szukacie naszych koszulek, bluz lub gadżetów Myczy, to koniecznie odwiedźcie nasz sklep internetowy, a link w opisie. To twoje rodziny.